Witam serdecznie po przerwie. Mamy drugą część parszy 42. Parsza Matot, co się tłumaczy na pokolenia. Może tak woli uzupełnienia poprzedniej części. Jeżeli przeanalizujemy dokładnie, znowu wrócę do Edenu, czas Edenu, to kto zakwestionował zwierzchność? Bo tutaj jeszcze dygresyjnie odbiegnę od tego, co mówię. Jest interpretacja, że Lilith była pierwszą żoną i ona nie chciała być podporządkowana mężowi, dlatego się zbuntowała, no i później Bóg stworzył drugą, posłuszną. Ale nawet w tej interpretacji jest błąd. Bo żona Adama nie była podporządkowana jemu w Edenie. Żadna. Czyli jak weźmiemy nawet tą Lilith, to właśnie ta interpretacja jest błędna, bo tą zwierzchność, że mąż ma być głową żony, powstaje po grzechu. W tym momencie to ta hierarchia powstaje. Dlatego Lilith nie mogła się buntować przeciwko mężowi, że jest mu podległa, bo nie było tego wtedy. Natomiast co do pierwszej kobiety, to jeżeli, ja to już chyba parę razy mówiłem, że to znajomość dobra i zła, to jest uważam złym tłumaczeniem, bo czy Adam, czy Ewa dobrze wiedzieli, co Bóg określił, co jest dobre, a co złe. Oni dobrze wiedzieli, co jest dobre, a co złe. Oboje. Czyli samo zerwanie nie wprowadza tego, bo Bóg poinformował ich. Jak zjesz z tego drzewa, to umrzesz. Czyli to jest... Oni wiedzieli, co im nie wolno, natomiast nie znali jeszcze wtedy, co jest dobre, a co złe. Bo my tak to dzisiaj nazywamy. Ale to sam akt powoduje bunt przeciwko zwierzchności. Bóg jako zwierzchni, jako stwórca, który wyraża swoją wolę w słowach, że to możecie, a tego nie możecie, to jednocześnie wyraził, co jest jego wolą, a co nie. Dzisiaj to nazywamy, że to jest dobre, a to złe. Tak to trzeba nazwać. Nie skupić się na samych słowach, tylko na znaczeniu słów, sytuacji. Bo my to dzisiaj nazywamy, że to jest dobre, a to złe. I Bóg też to określa jako dobre i jak złe, ale nie musi tego wypowiadać, bo wszystko, co Bóg wypowiada, jest dobre. Z założenia. Nie potrzeba tego nazywać, że jest dobrym. Tylko to jest to, bo on wie, jest twórcą, jest najwyższy, wie wszystko dokładnie i wie, jak to funkcjonuje i wie, co chce. I to określił jako dobre. I koniec. Natomiast sam akt zerwania owocu jest wypowiedzeniem posłuszeństwa. Czyli żona Adama chciała decydować, co jest dobre dla niej, a co złe. Chciała sama decydować. I ja widzę to w ogóle w samych dziejach ludzkości. Człowiek jako ludzkość chce sam decydować, co jest dobre, a co złe. To, co wczoraj żeśmy słuchali, że ludzie, filozofowie, oni kreują, czy jakieś grupy kreują, co w danej chwili, co w danym społeczności jest dobre, a co złe. To jest wszystko względne. Natomiast Stwórca ustanowił prawa w Edenie, które są dobre, ale też powiedział, ale to
jest nie, tego nie ruszajcie i to jest, można powiedzieć, jeżeli się sprzeciwisz mojej woli, to jest złe. Konsekwencja tego jest. Ale tam, dlatego też Szaweł, uważam, Paweł Starsu powołuje się na tamty czas. I ta zależność żon od męża powstała po buncie żony. Ale żona nie zbuntowała się przeciwko mężowi, tylko zbuntowała się przeciwko Stwórcy. Ona pierwsza. Adam, można powiedzieć, przyjął to na klatę, tak jak to się dzisiaj mówi, ale wziął tą też odpowiedzialność za to wszystko. Niektórzy mówią, że ją... Ale powiedział, to ona mnie kazała, tak, no, tak, no... Nie do końca tak, że wziął na klatę Adam. No zgadza się, no. To też taka jest ogólna taka... Zależy, jak to, tak, na to spojrzy. Tak, to masz rację w tym. Że no też wymawiał się, tak? Że to ona. Mówkę miał. Są różne tutaj interpretacje, że ją bardzo kochał i nie chciał jej stracić, dlatego też w tym uczestniczył. Nieważne. Najważniejsze jest to, że żona, kobieta będąca żoną, wypowiedziała posłuszeństwo Stwórcy. Ona jako pierwsza. I tu od tego momentu zmienia się, Bóg realizuje dalej swój plan, ale zmienia się sytuacja, tak jak z Izraelem. Wyprowadza Izraela z Egiptu, daje mu pouczenia, oni akceptują to wszystko zgodnie z tym, co mówisz, co mówi Bóg przez Mojżesza, wykonamy i sobie robią cielątko złote i oddają cześć. I od tego momentu też się zmienia sytuacja. Od pewnych momentów zmienia się sytuacja. Bóg to wykorzystuje, bo wprowadza pewien tryb, który później wykorzystuje w proroctwach, wskazując na coś ważniejszego, istotniejszego. Zażądali króla, no to proroctwa mówią, że wzbudzę wam króla, który będzie królem i kapłanem. I to Bóg wykorzystuje wszystko, ale tak jak powiedziałem, jesteśmy w stanie grzechu, w stanie wyjątkowym. I żeby był jakikolwiek porządek, jak to Szaweł mówi, to ta zwierzchność, on tego nie wymyślił, ja tego nie wymyśliłem, nikt z nas tego nie wymyślił. Taka zwierzchność funkcjonuje, żeby był jakiś porządek. Miejmy nadzieję, że doczekamy czasu, kiedy to się zmieni. I tyle mogę w temacie powiedzieć. Ale to nie mężczyzna, jak Paweł powiedział, to nie mężczyzna zaczął. Nie mąż. Dlatego taka jest, a nie inna historia. I tego nie zmienimy. I tutaj różne ruchy feministyczne, emancypacyjne tego też nie zmienią. Chcą to zmienić, ale nie zmienią tego, no, bo się robi chaos. Wiem, że sobie grabię, no ale... Ja też tego nie zmienię. Tak jest. Dobrze, co wracając do innych kwestii, bo chyba ten aspekt decyzji, ślubu, bo też można by przywołać jeden może negatywny fragment pewnego zobowiązania, pewnej ślubowania. Dzieje Apostolskie, 23 rozdział, 14 werset, też żebyśmy mieli jakiś obraz. Ktoś, kto coś ślubuje. Oczywiście to jest błędne ślubowanie, bo chce pozbawić kogoś życia. 23:14. Przekład Świadkowy weźmy sobie tutaj. Chyba, że ja się ten... Ale chyba... No to jeżeli choć szukasz przykładu, no to Anna... Obiecała, tak? Później Samuela do świątyni. Tak. I myślę, że o, może to jest przykład. Tylko tam bardziej chyba jest Samuela, aha, bo z Samsonem to jest Nazirat. I ten musi tam być mowa, że mąż wyraził zgodę w takim razie.
Tutaj chciałem taką zobowiązanie. Oczywiście to jest negatywne i uważam bardzo złe tu przysięga, ale jako przykład. Dzieje 23:14. Poszli oni do naczelnych kapłanów oraz starszych i rzekli: uroczyście zobowiązaliśmy się pod klątwą, że nie zjemy ani kęsa, dopóki nie zabijemy Pawła, Szawła. Czyli takie zobowiązanie składają, że to się zobowiążą, dopóki tego nie zrobią. No, to jakbyśmy zobowiązali się, że wszystkich moabitów wybijemy, współczesnych, i trzymali się tego. No, uważam, że to jest w takim kontekście jest to zobowiązanie bardzo, bardzo złe. Ślub. Bo to zobowiązanie, tak jak powiedziałem, powinno być zgodne z duchem Tory, z tym, co Bóg Najwyższy mówi. Czyli z szacunku dla życia, dla małżonka, dla dzieci, dla żony i tak dalej, dla bliźniego, dla Stwórcy, tak? Czyli w kontekście jego praw, jego tego, co on chce od siebie, dla siebie, czci, szacunku i tak dalej. Uważam, że to jest właściwe zobowiązanie wtedy, ślub. Taki negatywny tutaj przykład z pewnego zobowiązania. Natomiast chciałem poruszyć, bo do tej parszy jest przypinana Brit Hadasza z Mateusza 5:33, ale uważam, że ma pewne cechy wspólne, ale nie jest to ta sama sytuacja. To nie jest ślub tutaj. Chociaż ma wspólne cechy. Mateusza 5:33 przeczytajmy sobie. Słyszeliście także, że powiedziano prawicom, nie będziesz fałszywie przysięgał, bądź wierny przysięgom danym Panu, a ja wam powiadam, nie przysięgajcie wcale ani na niebo, bo to jest tron Boga, ani na ziemię, bo to podnóżek jego stóp, ani na Jerozolimę, bo to miasto wielkiego króla, ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co ponadto pochodzi od złego. Nie odpłacaj złem za złe. Dlaczego twierdzę, że to nie jest ślub? Bo oczywiście ma tą wspólną cechę, czyli masz dotrzymać swojego słowa, czyli, ale tutaj jest mowa o czym innym. Tu jest mowa o fałszywym przysięganiu i powoływaniu się na jakiś autorytet, żeby tą fałszywą przysięgę uwiarygodnić. Tu jest o tym mowa. To nie ma nic wspólnego z tamtym. Dlatego dziwię się, że to jest ten fragment przywoływany jako w temacie. Ale tutaj też jest ważna rzecz, że nie masz, tak jak dzisiaj się mówi, na 100%, albo jak matkę kocham, albo coś tam, albo na swoje życie swojej matki. I takie uwiarygadniające ma zwroty ludzie używają. Tu Jeszua bardzo trafnie, prosto mówi. Niech twoje tak jest tak, a nie nie. I to ponadto, czyli jak już powołujesz się na te, żeby to było wiarygodniejsze, to pochodzi od złego. I koniec w temacie. Ten fragment nie jest tą samą sytuacją, co czytamy w 30 rozdziale 4 Mojżeszowej. To jest inna zupełnie sytuacja. Dotyczy czegoś innego. Fałszywie przysięgać. Nie będziesz fałszywie przysięgał. To jest definicja tego, o czym Jeszua tutaj mówi, naucza. Oczywiście, bądź wierny przysięgom Panu. To jest ta cecha wspólna Panu. To jest ta cecha wspólna między tym a tamtym. Masz dotrzymać słowa, ale nie masz fałszywie przysięgać, jak tutaj jest mowa. To jest w różnych innych sytuacjach zastosowanie.
Bo o. Mówiłaś o Samuel, tak? Tak, o Anna. Pierwsza Samuelowa 1:11 uczyniła też ślub mówiąc, bo chyba o to ci chodzi. Mhm. Poznański przykład. Pierwsza Samuelowa 1:11. Uczyniła też ślub mówiąc Jahwe zastępów, jeśli wejrzysz na przekleństwo służebnicy twojej i wspomnisz na mnie i nie zapomnisz o służebnicy twojej i dasz służebnicy twojej potomka męskiego, oddam go tobie, Jahwe, na wszystkie dni jego życia, a brzytwa nie tchnie jego głowy. Ale tu jest bardziej chyba nazir, nie, bo ta brzytwa tutaj... No, ale to ona nie robiła ślubu naziratu, a mówimy teraz o ślubie kobiety. Natomiast ten Samuel już był w ślubie naziratu, bo to jego dotyczy, że nie pił wina i nie miał strzyżonej głowy. Tylko teraz mi chodzi o ten fragment gdzieś tu... No tak, ale jak był mały, to od niej to zależało, tak? Czyli ten fragment... No ale nie jej, tylko jego to dotyczy. Ona prosiła Boga i w zamian uczyniła ślub, że jeżeli Bóg spełni jej prośbę, to nie będzie miała tego dziecka cały czas przy sobie, tylko poszedł później Samuel do świątyni. No masz rację, że to jest taki przykład ślubu żony, tak, dotyczący potomka. Bo wiemy, że też w tamtych czasach, ale to trzeba by też zaznaczyć, jeżeli miał pójść do świątyni, tak? Ty mówisz? Nie, chyba. Oni byli z Lewitów? Nie, on poszedł, nie wiem, może, nie wiem tego. Bo ja nie mówię na kapłana, bo ale też Lewic i tak? Tak? Ten syn? Tak. Bo ja nie pamiętam. No tak, no to można by ten fragment w temacie ślubu. 22, 23. No i tam była w tej świątyni po tej obietnicy Anny była rozmowa z Helim, potem kapłanem, no i później poszli, wrócili do domu. I w domu. Może nie tak, 21. Kiedy po upływie roku jej mąż Elkana szedł z całym swym domem złożyć coroczną ofiarę Jahwe i spełnić ślubowanie, Anna nie poszła z nim, lecz powiedziała swemu mężowi: gdy odstawię chłopca od piersi, zabiorę go i stawię przed obliczem Jahwe, aby tam pozostał na zawsze. Odparł jej Elkana i mąż jej: czyń, co ci się zdaje dobre, pozostań, aż go odstawisz, oby tylko Jahwe wypełnił swoje słowo. Pozostała więc niewiasta w domu i karmiła swego syna aż do odstawienia go od piersi. Tu była decyzja Elkany, czyli jej męża, że zgadza się na wypełnienie ślubu. Bo się wtedy dowiedział. Tak, rozumiem to. To jest dobry przykład. Teraz sam nazirat dotyczył tego syna, tak? Tak. W każdym razie, a propos ślubów, jeszcze warto przywołać tutaj pewien fragment z Mateusza, Ewangelii Mateusza, 12 rozdział. Jeszua tu mówi: a ja wam powiadam, w dniu sądu ludzie zdadzą sprawę z każdego niepotrzebnego słowa, bo na podstawie twoich słów będziesz uznany za sprawiedliwego i na podstawie twoich słów zostaniesz uznany za winnego. To tą kwestię ślubowania warto w kontekście tego, co Jeszua tu mówi, połączyć, że to są bardzo poważne sprawy. Tutaj jeszcze może tak, w tej parszy jest ten fragment, informacja, że ten prorok Balaam został zabity przy podboju, jego koniec się skończył, jego koniec był tak, jak postąpił.
czyli jak można powiedzieć, poniósł karę za to, że pouczył, jak podejść Izraela. Natomiast ja chciałbym w tej części poruszyć taką rzecz, bo oni zdobywają te miasta, te grody, państwa, byśmy w pewnym sensie powiedzieli, jak to kiedyś to były miasta państwa, miasta takie autonomiczne, państwa miasta. Księga Liczb 31, bo tutaj jest pewne polecenie. 31, 22 i 23. Jakie to dzisiaj może mieć zastosowanie? Tutaj czytamy tak, tylko, bo tam dużo łupów było, tak, no, kobiety, wiadomo. Znaczy, czytaliśmy, że tylko miały zostać dziewice. Ale wszystkie zwierzęta hodowlane, jak to dzisiaj nazywamy, miały być wzięte jako łup i wszelkie kosztowności, wszelkie różne rodzaju fanty. I tutaj postanowienie jest z tymi rzeczami, wyrobami różnymi, tylko złoto, srebro, miedź, żelazo, cynę i ołów. To znaczy to wszystko, co nie niszczeje w ogniu, macie przeprowadzić przez ogień, aby stało się czystym. Ponadto jednak musi to zostać uwolnione od skazy przez wodę oczyszczenia. Wszystko zaś to, co niszczeje w ogniu, macie przeprowadzić przez wodę. Tu a propos jeszcze, bo mówią, że to jest epoka brązu, a tutaj jest mowa o żelazie. Ale to już inna historia jest. Chodzi o to, że tutaj jest procedura, że oni jako łup zdobyli różne rzeczy, wyroby złota, srebra, z różnych metali i mają to przeprowadzić, jak tu powiedziano, tu w poznańskim w cudzysłowiu, to jest jakaś alegoria, tak, przez ogień, czyli w ogniu wypalić. Jak możemy to zrozumieć, o co chodziło wtedy i jak to przełożyć na dzisiaj? Po co mieli to zrobić wtedy? To były kraje pogańskie, tak? Ludy pogańskie. Coś jednak w tym jest. I ewidentne, bo ja się kiedyś skupiałem na tej ewidentnej, naturalnej jakby rzeczy, że jakiś posążek pogańskich, takie tak zwane amulety, czy jakieś inne wyroby w tym znaczeniu, że to trzeba przetopić i dla mnie to jest oczywiste. Natomiast czytając w tym roku ten fragment, stwierdzam, że jest coś jeszcze więcej w tym. Bo oni tu zebrali, jak później dają ten łup za swoje wyzwolenie, to tam wyliczają mniej więcej, co jeszcze było, tak? I co tam czytamy? Ja znajdę ten fragment. Tam jest wyliczone dużo różnych, ale nie, mówię o tych rzeczach różnych, ozdobach. Gdzie to było? Złota, to na koniec następnego rozdziału. Gdzieś ta wyliczanka jest, co tutaj oni dali. Czy jest to trzecie, to nie czytaliśmy. Wiem, że gdzieś na końcu było. Nie zaznaczyłem sobie. Teraz znajdziemy. Tak, na końcu 31. Całe złoto. Który werset? 50. Tak, o tym mi chodziło, werset. Mhm. Tu mamy wyliczone,
Tutaj jeszcze tak ku sprostowaniu, bo tu czytaliśmy o kolczykach. To nie są kolczyki w dzisiejszym naszym rozumieniu, to są nausznice. W dawnych czasach generalnie nie przekuwano oczu, tak, oczu, uszu i nosów, tak? Były to takie. To były objawy oznaki niewolnictwa. No. Tak, dlatego mówię. Te kolczyki się ludzie noszą, nausznice sobie robią, tak naprawdę zły się cieszy, bo nie wiedzą, co ze sobą robią dobrowolnie. Tak, tu mówię gwoli sprostowania. To są nausznice, to jest zupełnie inaczej, to wygląda bez przekuwania ucha. Tak samo jest gdzieś w którymś miejscu, że takie kolczyki do nosa. Tak to tłumacz oddał, ale to nie jest, że to przekuwa nos. W dzisiejszym rozumieniu to było wsadzane do nosa bez przekuwania. Takie miały kobiety ozdoby. Ale tutaj jest to i są łańcuszki, bransolety, pierścienie, kolczyki i naszyjniki. I biorąc pod uwagę ten 31-23, że macie to wszystko przeprowadzić przez ogień, ja kiedyś myślałem, że to jest oczywiste i naturalne, żeby figurki pogańskie, jakieś z kultem wiązane, że to o to tylko chodziło. Natomiast jeżeli czytając teraz to, obecnie, to uważam, że to dotyczy też i tych bransolet, i tych pierścieni, tych kolczyków, i tych łańcuszków. Dlaczego? Tak samo jak z przekleństwem ziemi. Zostaje to zło w jakimś sensie wiadomym Bogu. No, dzisiaj to się mówi energetycznie, że to zło, które czyni człowiek, posługując się czy tymi przedmiotami, czy będąc w pobliżu nich, w jakiś sposób je skaża. Czyli coś pozostaje, jakiś ślad, który no bo, jest nie do przyjęcia dla Boga. No właśnie, bo wyobraźmy sobie, czy byśmy założyli jakąś, no tu głównie kobiety, tak? No, czy założyłyby sobie jakąś ozdobę, gdyby wiedziały, że to nosił jakiś szamański czarownik, który palił dzieci. Na przykład, albo wróżbite jakiś, czy ktoś inny. Wyobraźmy. Człowiek, który zamordował innego człowieka. Tak, wyobraźmy sobie taką sytuację. Dlatego uważam, że współcześnie to trzeba przeprowadzać takie rzeczy przez ogień, czyli przetopić, bo to o to chodzi. Tylko w tym przetopieniu dzisiaj jest pewien problem, bo my sami tego nie robimy. Problem jest natury takiej, że oddając do jubilera, jeżeli dany wyrób jest nieuszkodzony, to ten jubiler może to wprowadzić z powrotem do obiegu, czyli dać równowartość w złocie, kruszcu. Jeżeli chcemy się pozbyć. Tak, bo na przykład no, chcemy przetopić jakiś, nie wiem, bransoletę czy coś i zrobić coś innego, czyli chcemy oczyścić, tak, bo nie wiemy, kto to nosił, kto to miał i tak dalej. I chcemy to przetopić. Jeżeli to jest nieuszkodzone, jest to sprawne, to jubiler najprawdopodobniej to, bo to praca, żeby coś wykonać, to jest praca i tutaj taki. Jeżeli to sami nie robimy, jubiler może dać nam zamiennik w postaci kruszcu, nawet nam o tym nie mówiąc, i wprowadzi ten wyrób dalej do obrotu, czyli tam go wypoleruje, wyczyści i tak dalej, i wprowadzi go z powrotem do obrotu. Dlatego uważam, że należy taki wyrób uszkodzić dosyć mocno i znacząco, jeżeli chcemy go przetopić, pozbyć się, żeby nie trafił z powrotem do biegu. I tutaj ewidentnie jest element uszkodzenia z jakimiś medalikami świętymi, krzyżykami i tak dalej.
Bóg dopuszcza, żeby to było przetopione, czyli oczyszczone. I tak jak mówię, sami tego nie robimy, bo sami jakbyśmy to robili, no to nie ma problemu. Wrzucamy w ogień i to przetapiamy i coś tam robimy z tego. Ale jeżeli dajemy komuś, to wiedzmy o tym, że ta osoba taki wyrób może z powrotem wprowadzić do obiegu, nie przetapiając go, bo może dać równowartość tego, cośmy dali z czegoś innego. To pamiętajmy o tym, że to, co Bóg nakazał oczyścić po tych ludziach pogańskich, którzy te rzeczy mieli, i tu ja rozszerzam to obecnie, że nie chodzi to tylko o wyroby związane z kultem pogańskim i tak dalej. Chodzi też o inne ozdoby, które nosili ludzie, którzy nie wiemy, co robili, że ta energia, ten duch tych osób może się przenosić. To ktoś nawet zauważył, że oczywiście to pociągnął, że noszenie tych ozdób jest bardzo złe i prowadzi do niemoralności i bałwochwalstwa. Natomiast ja bym powiedział tak, że może coś w tym jest, w tym znaczeniu, że nie samo noszenie jest tym, tylko że właśnie to coś po tych osobach może być w tych rzeczach, no właśnie, i się przenosić. Dzisiaj jak się kupuje jakieś takie z kamieni ozdoby, to jest taka wskazówka, krąży taka informacja, żeby tą rzecz przepłukać w wodzie, żeby zmyć tę energię właśnie z tego przedmiotu. Może... No i tu też jest o tej wodzie mowa. No właśnie. Tutaj jeszcze jest właśnie mowa o tej wodzie. Może my nie wiemy wszystkiego, co jest, natomiast jeżeli Bóg tak mówi, taką procedurę daje, to On wie, dlaczego tak to trzeba zrobić. I oczywiście tu nie mamy łupów, nie idziemy na łupy, ale coś może kupujemy na jakichś pliktargach czy coś, jakieś ozdoby, no to ja bym się tutaj już pomału wystrzegał takich zakupów. Lepiej coś kupić całkiem nowego, zupełnie nowego, nie z recyklingu, nic takiego, to tak, żeby... No tak, ale jak kupisz coś z metalu, to nie przeprowadzisz, musisz to przetopić, tak? Ale tu jest powiedziane, że w ogniu najpierw, później przez wodę. No wiesz co, to wiesz, wystarczy pociągnąć przez ogień. I to już nie musi być przetapiane, tylko na chwilę i masz spełniony warunek. Tak mi się wydaje. No to ciekawa interpretacja. Bo moglibyśmy tak powiedzieć o jakichś bożkach. No, przeprowadźmy pod oknie. Nie ma pod okniem. Żadnych cech bożka, tylko no tak. od samej jakiejś rzeczy. Ale tutaj nie jest wymienione. To macie przetopić, a to macie tylko nad ogniem podtrzymać. Ale zobacz, że te rzeczy, które oni złożyli, nie były przetapiane, bo jest powiedziane, że one są artystycznie wykonane. Gdzie? Niżej. I tutaj ale artystycznie to jest dopisek tłumacza. No możliwe, ale nie ma tutaj nigdzie informacji, że zostało przetopione. No przecież... Ale w innym miejscu jest, teraz ci nie powiem, ale w innym miejscu jest przetapiane było. Gdzieś to czytaliśmy. To, że one są wykonane, to mówię, no to są jakieś wyroby, tak? Też... Tak, nie 50... Mojżesz i kapłan wzięli więc złoto z tysiączników i sętników i zanieśli je do namiotu zjednoczenia jako pamiątkowy dar synów Izraela, umieszczony przed Jahwę. No tak, ale to nie wyklucza, że zostało to później przetopione.
bo sobie wyobraź, że takie rzeczy tam się w świątyni znajdują. Bo nawet nie powiedziano, że to, te bransolety, te inne rzeczy, tu nawet nie powiedziano, że przez ogień przeprowadzono i przez wodę. To co, czy tych rzeczy to nie dotyczyło? A wcześniej jest mowa o metalu, a tu jest mowa o wyrobie. Czyli jak jest metal, to masz przez ogień przeczyścić, a jak jest wyrób, to nie, tak? No, nie ma to sensu. Gdzieś jest taka wypowiedź, że Stwórca jest jak ten zasiadający nad wytapiacz i oczyszcza złoto, oczyszcza srebro. To jest co, w innym kontekście, to jest co innego. Ale tam jest ten obraz oczyszczania metalu. Ale to jest oczyszczanie metalu, a tu już jest metal oczyszczony tylko z naleciałościami tego zła. Ale to trzeba też znać technologię oczyszczania chociażby złota. Że dzisiaj trudno jest uzyskać współczesną technologią czystość złota. A w tamtych czasach każde przetopienie było oczyszczeniem tego złota. On miał czystsze było. I może w tym kontekście jest jeszcze ten aspekt oczyszczenia, że ono będzie czystsze, że ten żużel się wytrąci z poprzedniego wytapiania innych pierwiastków, jak to dzisiaj nazywamy. W każdym razie ta zasada, uważam, jest sama zasada przetapiania, jest jak najbardziej, mówię, bo to przetapianie tutaj nie ma, oczywiście o tym przetapianiu jest przeprowadzać, chociaż może jakbyśmy inne przykłady poczytali. W każdym razie w innych miejscach jest mowa o tych przetapianiu. O, znalazłem, Przysłów 17:3. Przysłów 17:3. Ja dalej uważam, że to jest w dwóch kontekstach. No, tak mam, no. Tygiel oczyszcza srebro, tygiel, czyli ten, który wytapia, a piec złoto, czyli widzimy tutaj ten element, że jest to przetapianie. Bo do samego tygla włożenie, bo tygiel wiąże się z przetapianiem w piecu. Taka jest nazwa tych elementów przy przetapianiu. Ale serce doświadcza sam Jahwe. Drugi fragment to jest w podobnym Przysłów 25. E4. Usuń żużel ze srebra, a tylko się go usuwa w wyniku przetapiania, a złotnik wykona drogocenne naczynie. Czyli to jest proces oczyszczania. Przez ogień. Nie ma innego. To, co ty mówisz, że tylko nad ogniem pomachanie, to nie jest proces oczyszczania samego metalu. Oto, co nakazał Jahwe. I tutaj ten fragment można drugi werset z 30 rozdziału. Oto, co nakazał Jahwe. Można uznać za słowo Boga, słowo najwyższego, jego słowa przekazane przez Mojżesza. I jeżeli to Bóg wypowiada takie kwestie, co tutaj czytaliśmy, związane z tym ślubem, że tak i tak postąpicie, tak i tak z tym metalem postąpicie, tymi kobietami postąpicie. Tego też mamy powiedziane, że bierzcie sobie
czy tam za małżonków, tylko te w Panu, tak? Tam mamy takie określenie, żeby sobie moabitek nie brać, ale że później je wychowamy. No, jeżeli mielibyśmy tak myśleć, to nie wiem, że je wychowamy. Znam kilka przypadków, że nie dało się wychować. Ale teraz współcześnie? Tak. Ale może dlatego, że nie były dziewicami. Nie wiem, chociaż... że były dziewicami, tylko że były odpowiednio młode, żeby je kształtować jeszcze. No tak, no ten tutaj trzeba też poruszyć ten aspekt, dlaczego Bóg kazał zostawić dziewicę, tak? Bóg nie kazał, tylko Mojżesz kazał. Bóg... A to, co Jahwe nakazał. No ale to już później, jak źle zrobili, to co wyjście... No bo już wcześniej było. Przecież to nie pierwszy raz było, jak podbijali jakąś miejscowo. Tak, to było zalecenie Mojżesza po tym, jak nie wykonali w pełni. Ale to wcześniej mówił o tym, że ma nie być tak. A oni znowu sobie wszystko wzięli. Skrzętni byli, no chcieli mieć wszystko, no. Ustawiliście przy życiu wszystkie kobiety, a przecież to one za sprawą Balaama przywiodły synów Izraela do odstępstwa od Jahwe na rzecz Peora, co ściągnęło plagę na społeczność Jahwe. No bo tutaj też, co Mojżesz wydał, żeby zabić wszystkich chłopców, czyli synów tych kobiet, i pozabijać te wszystkie kobiety, które już obcowały z mężczyzną, chodzi o to, co właśnie w tym, jak to się nazywa? Pamiętasz? Bo ja zawsze zapominam. No to, że kobieta jak współżyła, to już telegonia, tak? Telegonia? W Wikipedii sobie poszukajcie. Telegonia. Co to jest? I tutaj jakby to pasuje. Czyli, że przekazywanie cech pierwszego partnera kobiety swoim przyszłym dzieciom, które są z innym mężczyzną. To tak w skrócie. I może tutaj jest ta właśnie ta sprawa poruszona, że te, które obcowały już z mężczyzną, miały po niej śmieć, a te, które nie, miały być zostawione. Żeby to nie było przekazywane już w narodzie te cechy w dalszym pokoleniu. Dobrze, skończymy na dzisiaj, bo tutaj już chyba więcej nie ma spraw do poruszenia. Także zastanawiajmy się nad różnymi sprawami, tym bardziej, że w kwestiach tych, których Bóg przemawia, bierzmy je bardzo poważnie i uczymy się, tak? Uczymy się za każdym razem, gdy czytamy. Życie też nam pokazuje drogę. Też uważam osobiście, że życie jest tym drugim świadkiem, który decyduje o pewnych interpretacjach. Nie trzeba zamykać się tylko na same słowa, bo słowa można pozmieniać, sens wypowiedzi. Ale Bóg stworzył też to wszystko, co wokół nas jest, tak zwaną materię, świat, który nas otacza, i te prawa są niezmienne i one nie mogą być inne niż to, co czytamy. Mnie tutaj jeszcze tylko jedna rzecz zastanawia, tak w ogóle. Może niekoniecznie w odniesieniu do tekstu, ale te ziemie, które sobie wyprosili Gadyci, Manases i Ruben i Gad, tak? To leżały tutaj po wschodniej części Jordanu, po wschodniej części Morza Martwego. I to były te tereny generalnie Moabitów, Ammonitów, Amorytów. No i jest mowa, że te tereny zajęły te izraelskie plemiona. A później jakoś tak, nie wiem, nie znalazłam informacji,
Bo później jest dalej mowa w Biblii o tym, że walki były z Moabitami, z Amonitami, czyli co, tak jakby oni na powrót te ziemie odzyskali? No jak jakieś tam walki były, to pewnie wszystkich nie wybili, tak? W Królewskiej jest przecież dużo na ten temat, no to są dużo późniejsze czasy. Tak mnie to trochę, co z tymi plemionami, co się Ta tam ich opieszałość, tak? Można powiedzieć, niewykonanie tego A czy jak? prawa. No i Izraela jako takiego, który podbijał tę ziemię. To później zaowocowało tym, że mamy Moabitkę, tak? Która wchodzi do ludu izraelskiego i staje się jego częścią. Dwie w No, zasadzie. Ale to akurat nie jest zła rzecz w tym przypadku, bo No ale gdyby miała wy... ducha. No tak, ale to jest taki przykład, że Bóg wykorzystuje tą złą rzecz, którą Ale ludzie nie dopełniają. ja rozumiem, tylko mi chodzi o takie techniczne rzeczy, geograficzne, no bo co z tymi plemionami, co na wschodzie było osiedlone? Bo często w Biblii jest mowa Królestwo Judy, Królestwo Izraela, ale generalnie mało jest o tych plemionach, czyli ten Manases, Gadyci, Rubenici. Rozumiem dylemat, ale może nie dzisiaj. Nie w tym temacie, bo to akurat no jest jakaś historia, tak? Ale tutaj skupiliśmy się bardziej na tym, co dzisiaj jest dla nas istotne i ważne. A to, co pytasz, to jest jakby ucieczka od tego. Ważne sprawy, bo trzeba historię znać. No nie zawsze wszystko pamiętamy. Jakieś nazwy, imiona, koligacje i tak dalej. Tereny. Trzeba by dzień i noc siedzieć w tym i studiować. Natomiast nie każdy ma na to czas, żeby tak to funkcjonować. Skupiliśmy się na najważniejsze rzeczy, które tutaj są. No, jakąś naukę myślę, że odnosimy, jak postępować w życiu codziennym. W każdym razie te cechy, które tutaj są, dotrzymywanie słowa, obietnic, mówienie zawsze tak, tak, nie, nie, oczyszczanie i tak dalej, są istotnymi elementami, które możemy dzisiaj zastosować w różnych sytuacjach. I to też pokazuje, że prawo Boga jest uniwersalne, że ponadczasowe jest, że jest wieczne, niezmienne. To, co Szaweł powiedział, że jest wychowawcą też. Wychowuje, naucza, jak mamy postępować, aby być świętymi, tak? Święty, oddzielony, tak jak to złoto, które wytapia się, ma być czyste, oddzielone od innych rzeczy. I to też nawiązuje to, że uważam, że to jest przetapianie, oczyszczanie w ogniu do stanu przetopienia, nie tylko pomachaniu w ogniu. Dobrze, to na dzisiaj wszystko. Zapraszam za tydzień. Następna parsza będzie błogosławionego od Stwórcy tygodnia, abyśmy zawsze chodzili Jego drogami, aby On nas pilnował, strzegł naszych stóp w duchu Mesjasza, w Jego nauce, żebyśmy nie dali się zwieść na jakieś manowce filozofii, religii i zwyczajów, bo to jest najistotniejsze, abyśmy widzieli cel jasno i klarownie i dążyli w tym jako społeczność, jako lud na całej ziemi, może w tej chwili w różnych odosobnionych miejscach, jak rodzynki w cieście, ale jesteśmy. Coraz więcej ludzi poznaje, coraz więcej ludzi idzie w tym kierunku,
ale też zawsze ostrzegam, jest dużo różnych kamieni po drodze, różnych filozofii, różnych trendów, żebyśmy potrafili rozróżnić, co jest właściwe i miłe Bogu Ojcu przez Jeszuę Mesjasza. To niech będzie naszą, stanie się naszą własnością przez Ojca, przez Jego Ducha. On nas napełni, jeżeli oddamy Mu swoją wolę w tym zakresie, bo w tym zakresie no zawsze powinniśmy oddawać pod wolę Ojca, ale powinniśmy też ufać, że On nami pokieruje, nam da zrozumienie, nam da wskazówkę i poprowadzi nas. Czyli nie wprowadzać swojej woli, swojego poczucia dobra i zła. To tak dla wszystkich, dla siebie też. Szabbat Shalom i jak Bóg da, to spotkamy się, usłyszymy się za tydzień. Shalom.